Kotki miedziane, czy można używać ponownie, czy nie? Na ten temat jest dużo kontrowersji w internecie. Jedni mówią, że można, inni mówią, że nie. Ja zalecam wymianę takich podkładek, bo nie każdy ma możliwości, żeby je zregenerować. I właśnie, można zregenerować takie podkładki. W dawnych czasach takie podkładki używało się na bieżąco te same. Jak to możliwe? No, miedź ma to do siebie, że pod wpływem uderzenia, bądź zgięcia, bądź ucisku dopasowuje się do powierzchni i w momencie właśnie takiej pracy mechanicznej, czyli tego ucisku, zgięcia lub uderzenia, miedź robi się twarda. I w tym przypadku wyjęte z motocykla podkładki nie nadają się już do ponownego użycia w takiej formie. Należy je odpuścić, wtedy metal robi się miękki i można ponownie użyć takich podkładek. Zanim jednak to zrobię, zanim odpuszczę, zlikwiduję tutaj garby, które powstały po zagnieceniu, robiąc to na papierze ściernym. Kładę na papier ścierny i staram się takimi ósemeczkami doprowadzić do usunięcia wszelkich garbów. Ósemkami dlatego, że w ten sposób materiał się mniej więcej równo z wszystkich stron zbiera. Pracując w ten sposób, zbieramy tą krawędź i tą krawędź. Pracując w ósemkach, wszystkie krawędzie pracują równomiernie. Nie wiem, czy to będzie widać na tej kamerze, ale ta strona już prawie jest gotowa. Tutaj widać jeszcze tylko miejsca zagnieceń. Popracuję jeszcze troszkę i będzie gotowa z jednej strony. Nie wiem, czy to widać. Ta strona już gotowa. Jeszcze tylko druga strona. Dawniej mechanik musiał umieć takie różne triki. Teraz jest wszystko dostępne w internecie. Wszystko ogólnie dostępne i można sobie zakupić nowe takie uszczeleczki. Ale patrząc na obecne czasy, myślę, że niedługo wrócimy do tych czasów, kiedy się właśnie kombinowało. Bo w tym wypadku materiałoznawstwo bardzo pomaga, bo jesteśmy w stanie przywrócić taką podkładkę do stanu jak nowa. Taka podkładeczka, no, w porównaniu do tej już wygląda jak nowa. Nie wiem, czy to na tej kamerze będzie widać. Już wygląda jak nowa, ale to jest tylko złudzenie, ponieważ ona jest za twarda i nie dopasuje się do powierzchni. Zaraz ją odpuścimy. Popracuję tylko jeszcze troszkę nad tą. Odpuścimy obydwie i będą z powrotem plastyczne. Papier, jaki używam, to jest 220. Stosunkowo drobny papierek, żeby nie robić żerów. Po takim docieraniu, po zaczątku docierania widać, jak ta podkładka była zgnieciona, w którym miejscu śrubka się wyłożyła na tej podkładce. Jak już mamy nasze podkładki zrobione, bierzemy drut miedziany i pokażę też na przykładzie właśnie tego drutu miedzianego. Zagiąłem. Jak już prostuję, to nie chce się w tym miejscu bardzo wyprostować. Jest brutalny. Brutalny w sensie, że może za niedługo pęknąć. Tutaj zrobiłem sobie taki haczyk. Ja to zrobię pojedynczo z każdą podkładką, bo chcę mieć kontrolę nad temperaturą i podgrzewam palniczkiem. Podgrzewam do czerwoności. Czerwoniutka i do wody. I następna.
samo drut się robi czerwony. Chociaż drut osobno później podgrzeje, bo wymaga więcej temperatury, bo jest dłuższy, więcej się rozchodzi. I mamy drugą gotową. Teraz na drucie. Zaczyna robić się czerwony. I odpuszczamy. Teraz może nie wygląda za ładnie ten drut, ale mogę go w palcach wyprostować. Wcześniej był za twardy, żeby go w palcach manipulować. Teraz go mogłem w palcach wyprostować. Podkładeczki po tym zabiegu wyglądają tak. Jak nowe ze sklepu. Dla upartych można lekko papierkiem jeszcze przyczyścić, żeby się świeciły, ale nie ma konieczności. One w tym momencie są już miękkie i gotowe do ponownego użycia. Jeśli materiał się podobał, daj łapkę w górę. Pozdrawiam i do następnego. Cześć.